Elo widzowie. Ustawiam sobie gaźnik, bo troszeczkę za dużo obrotów dostaję. Na zimno ciężko go odpalić, ale jak się rozgrzeje, to już kurde za dużo obrotów trzyma. I to już nie wiem dlaczego, a jak w stanie mam cały czas włączone, jak mam zimno, to nie wiem czemu tak chodzi. O, dobra. O kurde. Dobra. Już go mam. Rozkręconego. No. Tam jest taka śrubka. O, widzi ta? Teraz. Taka na płaski. Teraz muszę go ustawić tam troszeczkę. Troszeczkę zawiatu. Bo jak? Ale zrobię. Tak ciężko to nie jest zrobić. Tererere. O. Dojdę tam, czy nie dojdę? Dobra, doszłem. Mam go tam. Teraz tylko muszę go lekko, o, dobra, już go lekko obróciłem. Teraz muszę na niego siadnąć i go odpalić. Taki luz, hamulec. Lekko odpalił. Trzyma i gaśnie. Nie rozumiem tego przęta. A go nie mogę odpalić bez stopki otwartej, bo mam taki jebany czujnik. Dobra, dobra, dobra. Odrobinkę podkręciłem. Może będzie chodził. Albo to jest przez to główeńko, które było do silnika aż pociągnięte aż tam. Tylko nie wiem, czy byście tego widzieli. Chyba nie. Chyba go nie widzicie, widzieli. Może bardziej tej strony. O. Tak widzę. To jest to gówno. I go przyciąga całego tu. Tu jest ten depierdzi, o. To jest 50 niestety. Nie da się ją podkręcić. Dobra, odpalamy bydle. Poczekaj. Co za kurzy kranik. Może przez kranik tak pali jak wcale. Dobra, odpalamy. No i z gaz. Nic nie rozumiem. Teraz jakby są za małe obroty. Raz za duże, raz za małe. Sam ten motorek nie wie, co jest grane. A ja nie będę cały czas tą walizkę nosił w plecaku. Gdzie będę jechał, to będę musiał rozkręcić trzy śrubki później. Tu jest takie dojście, jak wcale. Dobra. Może teraz odpali. Później sobie zobaczyć, muszę zobaczyć ten bany filtr. Tu woda dostaje się, nie wiem jakim cudem, i gaśnie.
Jeszcze mam tutaj dwa pusty. Jakby się dało te pusty jakoś przyciągnąć. Nie wiem, tu na przykład. Aha. Nie odpalę, bo to mam podpięte. Tu jest ten kabelek. O! Dzień dobry, kabelku. Może mi się uda się rozłączyć na chwilę, ale jest takie dojście do ciebie, że wolę nie. Więc wolę odpalić sobie go tak. Hopa. Odpalamy. Dawaj. No, kręcę do tej trójeczki się, kręcaj, kręcaj. No. Ech. Chodzi, chodzi, ale musi się wkręcić do trzech. Tu jest problem jego. Cały czas mi spierdziela do przodu. Dobra, dobra, dobra. Może teraz wejdzie na obroty. On się wkręca do trzech, jak wiem. 3000 obrotów, czyli do trójki, jak mam na liczniku. Wchodzi i się kręci, nie? Kamera tak nie łapie, ale ja nie wiem, jak, kto tak prontował silnik, że to jest takie dojście jak wcale. Sorry widzowie, że to was składę, ale to muszę wydłużyć o kilka centymetrów. Ok, niecałe 5, o, jest wydłużone, jest. Może wejdzie głębiej tam, kurde. O, od razu wchodzi. Tutaj wchodzę i kręcę, nie? Ostrość gubi. O. No. No, już jest fajnie ustawiony. Już go ustawiłem. Tu mam kable do LEDów. Które są, nie wiem, nie widać ich, bo nie są odpalone, ale jak je odpalę, tu je widać, o. Tu są te LEDy pociągnięte. Tylko to jest do dupy, tu wolę dostawić. Więc wolę tu jedną sobie turbinkę za 100 zł na Allegro. Kabelki sobie przeciągnę od LEDów, ale po prostu przeciągnę gdzieś tu na sterowniczku, sobie ustawię. Tu takie guziki będzie. Tu mam tak, leci ten kabel tu do świecy, więc muszę kupić nową kabel. Nówkę, sztukę, ja nie wiem, mówię dlaczego. A, wszystko wyjaśnia, tak. Bo ona aż tam leci, do tej świecy, kapelki, to jest. Miałem fajną, seryjną. Co mi kurde zawinęli? Dobra, chodzi, chodzi. Czekam jeszcze do sprawdzenia. To mam. O, lepa jest, na bogato. Nawet na falnym przodzie. Musi być jakaś naklejka na silnikach. Z dwóch stronek przyklejona. No, na razie jest git. Chodzi, chodzi, pali jak maszynka, jak powinien. Tylko to. Muszę jedną rurkę przeciągnąć do silnika, nie wiem czemu tak jest. Ale przeciągnę. Jak było wtedy, tak to chyba tak powinien być, nie? Sobie jeszcze troszeczkę paliwa wpuszczę z gaźnika. Troszeczkę ją wyczyszczę. Troszeczkę. A tu piachu. O, leci, leci, leci. Szybko zamykaj się. Paliwo drogie.
O! Dokręcone spety. Trochę gaźnik przeczyszczony, ale no by się przydało go wyczyścić. To może na następnym odcinku, albo następnym. O, tu masz tą, tu mam tą, tą mi, miałam fajną czarną. Świecę tam też ją do wymiany, bo cała rdza go zapała. Więc trochę roboty będę miał przy tym. Ole do sprawdzenia mam. I płyn muszę nalać do klamki. Ej, tak to będzie git. O, następna lepa tu mam. Więc pali maszyna. Nawet zawsze wam pokażę, jak chodzi. Więc pali jak trzeba. Bez problemu. Tylko jak tu mogę ją odblokować? Tu żadnej śrubki do blokady nie widzę, ani nic. Więc nie wiem jak odblokować. Może sobie przez komputer. Ale jest tu jeden. Tak, drzemko. Nie wiem po ile. On został odblokowany obecnie. A drugi jest tam, po tym nie wiem. Coś. Nie wiem, czy by tego widzieli. Chyba nie. Ale tu jest. A nawet widzicie, nie tak. Jest tutaj, ta gówna jest tu. Te roboty będę miał. Dobra. Chodzi, chodzi. Nie znam tych. Wiem, że jest 50. Przykładnie mogę głowić ze 4 razy. Nie tak to liczę, to 3 razy mogę głowić ze 4 razy. Jakby to z powodu to nie jest. E22. Nie wiem, czy to jest wersja silnika, czy co. Ty ma problem, miałem z nim silnikiem. Miałem dość dużo problemów. Nie wiem, czy to jest wina producenta, czy jest wina fabryki, czy nie fabryki. Ale nie, jedynie problemy z olejem. Nie tylko olejem miałem problemy. Ale też miałem z tym budynkiem problemy. No to jest od 0% wynika elektryczny. Od miał 0. No to robiłem nowe to, to jest odpłatne. Planuję tu zrobić jeszcze jeden wydech, tylko właśnie tutaj jest inna, nie wiem, co to służy, ale jakieś spalinie też da mnie. Planowałem mi stanie, żeby to postawać tu. I chciałem, że to raczej nie wiem, ale wolę nie. Ale wolę, żeby mi to chcieli, czyli pokażę to w nim. Postrzelać, nie wiem, co to będzie git. To jeszcze mi lata. To też muszę zrobić.